Witam Was na kolejnym miejscu zbrodni. Dziękuję Wam za liczną oglądalność pierwszego odcinka o wydarzeniach z drugiego sezonu Pitbulla. Dałem parę dni temu ankietę, że jednak warto byłoby zrobić trzyodcinkową serię o wydarzeniach z drugiego sezonu, bo sam zauważyłem, że tych wydarzeń jest znacznie więcej. Nie zamknąłbym się w dwóch odcinkach. I dzisiaj znowu skupimy się na tych troszeczkę mniejszych wydarzeniach, jednak już prowadzących do finału z grupą mutantów. Zapraszam Was na odcinek. Z pewnością kojarzycie, że w serialu wyraźnie zasugerowano, jakoby to grupa mutantów miała napaść na jednostkę wojskową, skraść amunicję, a wojsko miało okryć się przez to wstydem, zrobiono jedno wielkie dochodzenie i była tam postać syna kosmonauty. Panie Chorąży, szeregowy Bielina, proszę otworzyć drzwi. Prawda jednak była zupełnie inna, ale faktycznie syn Mirosława H., czyli naszego kosmonauty, muszę mówić tak skrótowo, mimo iż osoba nie żyje, ale jego syn żyje i ma się jak najlepiej. Sytuacja z napad na jednostkę wydarzył się naprawdę i był to napad na jednostkę na Bemowie. I faktycznie syn kosmonauty był brany tutaj za podejrzanego. W 1995 roku doszło do kradzieży 75 pistoletów i amunicji z jednostki wojskowej 1132 na warszawskim Bemowie. Napad co prawda nie był tak spektakularny jak w serialu Pitbull, jednak wydarzył się faktycznie. W momencie przestępstwa żołnierze i osoby, które miały jednostką zarządzać i ją pilnować, w tym momencie się bawiły i spały. Ogólnie w trakcie potem procesu mówiono, że pilnowanie jednostki na warszawskim Bemowie to był po prostu żart i nikogo to zbytnio ponoć nie zdziwiło, że do czegoś takiego doszło, bo mówiono, że do tego dojdzie prędzej czy później, że nawet zwykły bezdomny mógłby dostać się przez siatkę i wynieść nie tyle co granaty i pistolety, a mógłby nawet ukraść śmigłowiec. Do dzisiaj sprawcy co prawda nie zostali ujęci, ale broń, którą skradziono, nie została odzyskana. Warto podkreślić, że nie byli to mutanci jak w serialu. Istniały podejrzenia dotyczące udziału jakiegoś tam rolnika z powiatu siedleckiego, który nielegalnie miał handlować bronią. Jednak syn Mirosława H., czyli naszego polskiego tutaj kosmonauty, został aresztowany ze względu na swoje kontakty z tym rolnikiem. Sąd wojskowy skazał syna naszego kosmonauty na 5 lat pozbawienia wolności, ale ten wyrok został zmieniony przez sąd apelacyjny i jeszcze nawet syn kosmonauty otrzymał 112 tysięcy zadośćuczynienia za niesłusznie spędzony czas w areszcie. Jego adwokat mówił, że były to też brane, kiedy o to odszkodowanie się starał, że to nie tylko o straty moralne chodzi, o niesłuszne przebywanie w areszcie, ale i za stracone zarobki, bo nie mógł podjąć pracy, siedząc w areszcie, tak? Warto zaznaczyć, że oczywiście w żaden sposób ABW nie było zaangażowane w tę sprawę, jak zasugerowano w serialu, zwłaszcza, że w tamtym czasie po prostu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie istniała. I z to inną różnicą między faktycznymi wydarzeniami a tą fikcją literacką jest, że skradziono tylko pistolety, a nie jak sugerowano, że tam jeszcze skradziono karabiny maszynowe, jakieś granaty,
no i że tam pobito strażników. No nie, oni byli pijani i po prostu no, trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli napada się na jednostkę wojskową, no to państwo z automatu traktuje taki popełniony czyn traktuje jako atak terrorystyczny, tak? No, jest to jednak obiekt, który powinien być chroniony. Sprawa ta no, wywołała ogromne poruszenie mediów, a wszyscy mieli przekonanie, że no, syn kosmonauty musi być przecież niebezpiecznym gangsterem. Półtora roku spędził w areszcie. Sąd trzykrotnie zwracał akt oskarżenia prokuraturze w celu jego uzupełnienia. No jednak prokuratura musiała się poddać, gdyż nie znaleziono no, żadnych dowodów na winę syna kosmonauty. Jak mówiłem, dostał za to nawet odszkodowanie. Nawet jako ciekawostkę mogę podać, że w trakcie sprawy mówiono, że jeden z żołnierzy został dotkliwie obezwładniony i wywołało to u niego taką traumę, no, że musiał pójść na rentę. No i tak jak mówię, ta sytuacja się wydarzyła. Teraz przechodzimy do kolejnego wydarzenia. Mianowicie kojarzycie, że postać Despera po wyrzuceniu z komendy stołecznej w Warszawie musiał przenieść się na komendę na Żytnią. I mianowicie zajmował się on tam dość no, taką groteskową sprawą, jaką była kradzież kiełbasy i pościeli. I co jest tutaj kuriozalne, ta sytuacja również faktycznie się wydarzyła. Jest już zwyczajna, tylko że jest już z lekkimi zmianami. Kartki, on pan się pyta, skąd mam kiełbasę, żarcie z karty. To ma, dzisiaj miał właśnie jechać, się ubiera, że na Kwiatową. A to jest abonament obiadowy. Ale i na to biorę suchy te, prowiant, sobota, niedziela. Z jakiej okazji cię tego utrzymują? Co? Jestem niepełnosprawną osobą trzeciej grupy, pracy nie ma. No i dostaję. Braliśmy więc z jego domu zabezpieczoną pościel i pojechaliśmy sobie porozmawiać na komisariat. Liczyłem, że tam wreszcie wszystko mi wyjaśni. Kiełbasy nie braliśmy. Była w takim stanie, że nawet biegły by nie stwierdził, czy to ta skradziona. Za wiele o niej powiedzieć nie mogę, ponieważ no, sprawa w ogóle tam nie doszła do jakiegoś rozwiązania, ponieważ sąsiedzi byli pijani, nie mogli się dogadać co do jednej wersji wydarzeń. I było to przedstawione w 7 odcinku kontynuacji Prawdziwych Psów, czyli Taśmy Grozy, gdzie no faktycznie taka sprawa miała miejsce. No to jest bezsens, człowieku, w ogóle takimi sprawami się zajmować. No nie wiadomo, czy człowiek sobie tą gębę wyciera i przez policję próbuje załatwić swoje prywatne sprawy, czy... nie pierwsza, nie ostatnia taka sprawa. Co prawda nie zajmował się nią Sławomir Opala, ale miało to podkreślić, no, jak bardzo został zdegradowany no, z bycia w stołecznej, a nagle przenosi się to tak naprawdę do wydziału no, takiego wręcz porównywalnego z krawężnikiem, czyli jakieś tam awantury domowe, kłótnie. No aż tak pokazali, że to jest właśnie to życie, że takimi sprawami zajmuje się właśnie taka podrzędna komenda, gdzie no, dochodzi do kradzieży kiełbasy i pościeli. Trzeba tutaj wyjaśniać jakąś grubszą aferę. No, wątek groteskowy, ale jednak prawdziwy. Nie będę się rozwodził tutaj jednak na ten temat. Teraz idziemy z kolejnym wydarzeniem. Masz to. No, paszport ze zdjęciem Ewy Broczek na nazwisko Magdalena Olczyk. Na prawdziwym depozycie. Bilet do Mexico City. Prawdziwy. A mianowicie teraz poruszę dość słynną sprawę, którą wielu z Was może kojarzyć, czyli postać Małgorzaty Rozumeckiej, ponieważ w serialu było, tam faktycznie było zabójstwo dealerów Ery, potem jakieś tam fikcyjne spółki na Ojca Nie Lata i tak to również miało faktycznie swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. 20 czerwca 1997 roku miała miejsce sprawa, w której Małgorzata Rozumecka, która była wtedy 22-letnią studentką resocjalizacji i była pracownicą no już nieistniejącej sieci komórkowej ERA, zaprosiła dwóch kolegów z pracy do lasu w podwarszawskim Komorowie. Było to jednak
dość perfidne, gdyż mieli w swoim posiadaniu 32 telefony, które miały trafić do zamawiającego, rzekomo aktora i uwaga kogo? Bogusława Lindy, który tak brał udział w ogóle w rozprawie, twierdząc, że on tej pani nigdy nie widział, nigdy nie znał. Tato! No? Ja tu jestem służbowo. Jak to? Muszę zadać ci kilka pytań w związku ze sprawą. Jaką sprawą? Masz broń? No mam przecież, wiesz. Jaką? Beretę. A nie Makarow? Nie. Dobra. Co jest z tą fundacją? Fundacją? No, pro memoriam, czy jakoś tak. O czym ty mówisz? Jaka fundacja? No, zakładałeś ją, jesteś prezesem, tak? Chyba żartujesz. Nie, nie żartuję, są dwa trupy. Co mam z tym wspólnego? No właśnie to chcę wiedzieć. Synku, ja nie zakładałem żadnej fundacji. Jakaś kompletna bzdura. Małgorzata Rozumecka miała mieć ogromną skłonność do zainteresowania się światem przestępczym i do mitomanii, kogo to ona nie zna, i tak dalej, i tak dalej. No, Małgorzata Rozumecka należała do kobiet, które bardzo fascynowały się niegrzecznymi chłopcami, gangsterami, ciągnęło ją do tego świata. Ona wielokrotnie się nawet tam powoływała, że ona zna chłopców z Pruszkowa, kogo to ona nie zna, nie kojarzy. Wiąże się z nią też pewna tam głośna historia, ale o tym kiedyś będzie z pewnością osobny odcinek. Jednak co dokładnie się tam wydarzyło? Na miejscu czekał brat kobiety, 16-letni chłopak oraz dwóch innych znajomych, Marcin T., który miał 18 lat, i Krystian M., który był od niego o rok młodszy. Ich celem miało być spotkanie z Lindą, ale zamiast tego dilerzy zostali zastrzeleni i wrzuceni do wcześniej wykopanego dołu. Było to perfidne i brutalne wydarzenie na kartach kryminalnej historii w Polsce. Egzekucję mieli widzieć przypadkowi świadkowie, którzy niezwłocznie powiadomili policję. Przed aresztowaniem Rozumecka sprzedała skradzione telefony, wzbogacając się o, no wtedy dość sporą kwotę, jaką było 50 tysięcy polskich złotych. Ciekawostką też jest fakt, że sprawa nigdy nie była i nie jest w pełni rozwiązana. Wyrok otrzymała Rozumecka, czyli dożywocie, chociaż świadkowie zdarzenia zeznali bez cienia wątpliwości, że to no, ona za spust wcale nie pociągnęła, ale miała namówić do tego tych dwóch gości. Ponadto nigdy nie odnaleziono broni użytej do egzekucji. Sędziowie jednak uznali, że choć nie strzelała ona bezpośrednio, no to sprawca działał pod jej wpływem. Psycholodzy mieli dywagację w ocenieniu tej zbrodni, twierdząc, że Rozumecka miała bardzo mocną osobowość, potrafiła manipulować otoczeniem, była bardzo inteligentna. No była to osoba wykształcona, była, przypominam, ona studentką resocjalizacji, nie była taką zwykłą panienką, która no, była zafascynowana bedbojami i nic więcej. Nie, ona miała wykształcenie, ona potrafiła dobrze odnaleźć się, manipulować, wiedziała, jak myślą tacy ludzie. No przecież nie przypadkowo wybrała z pewnością taki kierunek. To właśnie ona zorganizowała całe to przedsięwzięcie, kupiła broń i następnie podzieliła się łupem. Jej wspólnicy otrzymali od 6 do 15 lat, ale już są na wolności. Natomiast Małgorzata Rozumecka miała możliwość ubiegania się o przedterminowe zwolnienie z więzienia w 2022 roku, czyli rok temu. No, muszę mówić w ten sposób, bo ten materiał no, przecież będzie wisieć. Mamy obecnie 2023 rok. I jak widać, nie wyszła ona na wolność. Jej brat, który uciekł do Meksyku, został deportowany i skazany na 15 lat. Nie odbył jednak kary całkowicie, ponieważ po wyjściu na przepustkę postanowił uciec i obecnie jest poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Krystian początkowo został skazany na 15 lat więzienia, ale po 4 latach został uniewinniony i nawet otrzymał 180 tysięcy odszkodowania. Warto także wspomnieć, bo mówiłem wam, że no, tutaj jest takie ewidentne nawiązanie do Bogusława Lindy. No tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, mianowicie postać Nielata była wzorowana na synach Bogusława Lindy. Małgorzata Rozumecka
wykorzystywała znane nazwisko aktora jako przykrywkę dla fikcyjnego klubu filmowego. Jednak w porównaniu z serialową wersją, nie była to nienawiść do kolegów z pracy, lecz jak wspominałem, fascynacja światem przestępczym. Była zafascynowana stylem życia i otaczała się nimi. Świadek koronny Massa wypowiadał się o niej bardzo pogardliwie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Przedstawiłem 3 wydarzenia. W kolejnym, 3 odcinku zrobimy istny full wypas. Będziemy omawiać szczegółowo każdą sytuację. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał, dać dzwoneczek. Musicie to koniecznie nadrobić i dołączcie do naszej grupki Miejsce Zbrodni, czyli True Crime po polsku. Zasugerujcie w komentarzach, co byście chcieli jeszcze obejrzeć i widzimy się w kolejnym odcinku Miejsca Zbrodni. Miłego weekendu, miłego tygodnia, zależy kiedy to obejrzycie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo. Hejka!